Siemanko, z tej strony Radioaktiv w małej wideorecenzji, która jest oczywiście subiektywna. Tym razem jest to World of Warships, no i jest on dosyć dziwny. Mianowicie, no, mieszają się i dobre odczucia, i złe. Dlaczego złe? Dobra, zacznijmy od początku. Grafika. Grafika jest, no, całkiem niezła, ale ma dużo, ale dużo problemów. Między innymi antyaliasing, który praktycznie nie działa. Dziadowskie i strasznie kiczowate oświetlenie, które jest cholernie sztuczne. I co? I jeszcze tekstury, które, no, przy przybliżeniu są takie dosyć średnie. Tak, wiem, nie każdy się będzie patrzył na tak, no, z tak bliska na statki, no ale bądźmy szczerzy, jeśli coś robimy, to robimy to dobrze. Tak samo jeśli chodzi o wyspy, no wyspy i wszelkie tereny, to jest po prostu kpina. Dlaczego? Na wyspach nie ma ani trawy, ani drzew, ani nic z tych rzeczy, jest po prostu, nie wiem, kurwa, mchem pokryte. Czy coś, nie wiem. Nawet, no, trawy nie ma, mech, no po prostu mech, nic. Mogliby dodać, nie wiem, jakieś chociażby bump mapę, żeby to jakoś ładnie wyglądało, oni dodali po prostu, kurwa, nie wiem, teksturę i tyle. I wal się, no i tego. Dobra, jeśli chodzi o statki, no to są spoko. Nie ma oczywiście rozdzielenia lekkich krążowników od ciężkich krążowników, co jest debilizmem. Są lotniskowce, których nienawidzę. Chociażby zobaczycie sobie z innych gameplayów i tym podobne. Jeśli chodzi o dalszą opcję, to jest statków, to zobaczycie dalej. Tak więc zaczyna się bitwa, ekran ładowania całkiem niezły, bo mamy opcję podświetlenia, co mamy zrobić, czego mamy nie robić i tak dalej, i listę graczy. Już nawet nie wspomnę o miszmaszu w erach, tak jak to miało miejsce na początku WOTA. No ale dobra, poczekajmy, aż to wszystko się załaduje. Oczywiście włączona gra jest na fullu, oprócz cieni. Jednakże, no, optymalizacja jest znana z silnika, który został tu użyty, czyli Big World Engine, który, no, jest dziadowski pod względem optymalizacji, bo jak żeby inaczej. By the way, gram na amerykańskim serwerze, gdyż dostałem tu tam z Humble Bundla kodzik na statek Murmańsk. No dobra, płyniemy naszym statkiem Miyagi, jeśli dobrze pamiętam, Miyagi. W każdym razie, no, jak widzicie, oświetlenie strasznie kuleje i stawiam... No jestem prawie pewien, że takie samo jest oświetlenie na każdej z map. Sam statek prezentuje się nieźle, gdyby, nie wiem, spojrzeć na dosyć kijowe tekstury i, no, dosyć tragiczny antyaliasing. Właściwie jego brak. Mimo że antyaliasing jest włączony na full. Co tym bardziej jest dziwne. No ale dobra. Muzyka jest strasznie wkurwiająca i zresztą pewnie sami to zauważycie. Wolałbym braki albo opcję radia internetowego jak w World Thunderze, bo, no, tu jest muzyka kompletnie nie pasuje do tego. No, samo poruszanie statkiem jest całkiem niezłe, chociaż woda jest... No, sam system wody jest dosyć kijowy. Jeśli graliście w Silent Huntera, to widzieliście dobrze, jak to wygląda. Dobra, ale zobaczcie na to. Jakiekolwiek wyspy i po prostu brak jakichkolwiek traw, drzew, niczego. Po prostu nic. Fałda i tekstura walnięta i to tyle. Super. Tego chcą gracze. Tego oczekujemy. Świetne. No dobra, ale co do wody. Woda nie jest idealna. I mogłaby być lepsza, o wiele lepsza. Kolejną rzeczą to mechanika lotu pocisków. To jest... lecą one, jakby to była, nie wiem, haubica 122 mm rosyjska. A, i kolejna rzecz, zobaczcie. Pożar jest i jeśli byśmy nie włączyli gaśnicy i tak dalej, to dalej by się paliło.
Czyli innymi słowy, wychodzi na to, że załoga się opierdala i normalnie bez wydania rozkazu użycia gaśnicy statek by się spalił. Seems legit. No dobra, strzelamy. Parabola lotu jest spora, no ale taka była, ale z drugiej strony strasznie pociski wolno lecą. Kolejna rzecz to jest dosyć dziwna opcja, gdyż nie pokazuje to, nie pokazuje w grze żadnej opcji opancerzenia statków. To jest dosyć, no, dziwne. Może nie tyle dziwne, co utrudnia trochę granie w tą grę, bo już nie wiemy, jak ile ma pancerza dany statek. Okręt, sorry. By the way, będzie mi się to wymieniło, bo nie jestem w stanie się odzwyczaić. No, jeśli nie wiemy, ile pancerza ma dany okręt i ile penetracji ma dane działo na danych pociskach, no to sorry, no ale co mamy strzelać tak myśląc, że o, no, wejdzie, może. No i oczywiście RNG pod względem strzelania, nic nie weszło, nic nie trafiło, a jakże. Wszystko po bokach. Gdyby nie to RNG i pociski latały tak, jak przynajmniej powinny, to byłoby super, niestety jest do dupy. Co do reszty, system, znaczy mechanika uszkodzeń jest taka sama jak zwota, praktycznie taka sama. Oprócz tego, że dodatkowa jest opcja możliwości uszkodzenia, chociaż nie, jest tak samo jak w wocie. Można uszkodzić usterzenie, działa, silnik, podpalić. No i to w zasadzie mniej więcej tyle z uszkodzeń. Jeszcze można taranować statki, okręty, sorry. Można taranować okręty i w zasadzie nic z tego się nie dzieje. Odrobinę ubywa nam życie, ale nic się nie przełamuje, ani nic z tych rzeczy. O, spotowanie jest piękne. Spotowanie jest piękne. Po prostu jeszcze mgła. Sam system rzucania smoka to jest tragedia, kurwa. Mgła pod Smoleńskiem i znikające statki. O to chodzi. Okręty. No i torpedy. A jakże? Torpedy są super. Można zginąć od razu. Ale to jeszcze nic. Pewnie dostanę jeszcze torpedami od swojego. Bo jak żeby inaczej. Ten akurat nie był swój. Więc jest git. To jest, gdzie są? Nie wiem, albo ślepy jestem, albo nie widzę. No, od przodu nic nie ma, to... Super! Wykrakałem, dostałem od swojego. Donald... No, jest pode mną. Super, o to chodzi. Great job, Wargaming. Czyli jak spierdolić. Przynajmniej statki ładnie nie toną i to w zasadzie tyle. No i to by było na tyle. Dzięki. I do zobaczenia.